Martin Stankiewicz w sweterku, spałwany od Marki. Popatrz, taki skromny. Bartek USA, wielkie brawa! Oraz Saddam. Come on! Wy macie dobrze, będziecie sobie siedzieć. Ale pan ma strój ładny. Cześć. Przedstaw Karol temat rozmowy. O, proszę bardzo, ja go nawet przeczytam. Otóż, jak nie podrywać youtuberki, to nie jest ten temat. To nie jest ten temat. Jak przełamać strach, jak wyjść na ulicę, zrobić coś odważnego i jeszcze to nagrać. Martin to uskutecznie, jak widać, przyniósł sobie kamerkę. Coś odważnego. Ja, generalnie, gdy nie nagrywają mnie, to od razu jestem taką szarą myszką zamknięto. Więc tak, i trzeba mi nagrywać. Dzień dobry. I chciałbym od razu zaznaczyć, że nie jestem pranksterem mimo wszystko. Kiedyś próbowałem zrobić pranka, ale nikt się niestety nie nabierał, więc sobie pranki podarował. Pomachajcie do kamery. Karol! Czy to będzie w oficjalnym materiale? Czy to będzie w oficjalnym materiale? Tak. A mogę też być? Tak. A nie wytniesz? Nie. Obiecujesz? Nie. Tak robił Jan Paweł II kiedyś. Kiedy? Kiedyś Jan Paweł II robił. Dawno ale to, prank zrobił na scenie. To jest niesamowity prank. To jest niesamowity prank. Batmana zrobił. Zacznijmy może lekko. Jakoś tak lekko zacznijmy, dobra? Tak. Tak. Dobra? Bardzo delikatnie. Delikatnie. Bardzo delikatnie. Ja przyznam, że tak stoję, siedzę w zasadzie, ale moja noga mam strup. A właśnie, robiłem pranka z Sylwestrem Wardęgą i mam niestety rozwaloną nogę. Ale tak zawsze, wszyscy tak kończą. On tak kończy konkurencję. On zabiera ludzi, zaprasza, mówi chodź, zrobimy prank, potem łamie ci nogę albo ty sobie łamiesz nogę i już nie ma konkurencji. To jest super. Jak mnie zaprosił, to ja mu spaliłem plecy, także nie zawsze coś się tak dzieje. Ostatnio umarł nawet na jeden dzień, ale zmartwychwstał. Od kogo zaczniemy, Karol? Od kogo byś chciał? Od twojej strony. Od Saddama? Od twojej strony. Ja bym chciał takie pytanie na sam początek, bo słyszeliśmy wcześniej tam się na tych kanapach, że nie wszyscy, którzy robią na YouTubie, uwielbiają kamerę. Niektórzy się jej boją. W związku z tym, że wasze kamery są dosyć daleko od was, czy wy się boicie kamery? Ja... Jak to pierwszy? Ja nie można wchodzić w słowo, jak już, wiesz, kolega zacznie. Saddam zacznie, tak, poprosimy. Czy gdybyś musiał robić, i to też się tyczy wszystkich, czy gdybyście mieli robić program, chociaż Martin robi taki on fast do kamery, tak z dwóch metrów, może metra, to czy dalibyście radę, czy to jest dla was coś? Tak się składa, że najczęściej, kiedy kręcę nowy film, to tej kamery nie widzę. Troszeczkę bliżej mikrofonu poproszę. Zdarza się też tak, że sam sobie ustawiam kamerę. Przypadki też były. Ustawiam sobie kamerę na ulicy, podchodzę do osoby i sam to kręcę. Po prostu nikt w tym momencie nie pilnuje kamery. Ale w Polsce strasznie kradną. Tak, nie boisz się, że ci ukradną kamerę? Nie boję się. Ja nigdy nie zakładam. W jakim mieście nagrywasz? Nie ma takiej możliwości, że ktokolwiek by mi ruszył cokolwiek. Nigdy nie ukradli. Czy to jest szansa? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Dobrze. Bartku. Ja kręcę z samochodu, to się nie boję, że mi ktoś ukradnie kamerę. Ale z samochodem może ukraść, no. Tak. No tak, wtedy jest grubiej. Ale generalnie, no nie jest źle. Nie boję się, jest okej. Okay. Okay. Martin, to wiemy, że się nie boi kamery, bo przecież robiłeś to się wytnie, to tam... Tak, straszne rzeczy. Ale dlatego, jako że ja nie jestem w ogóle pranksterem i nie wiem, co tu robię, chciałem powiedzieć o Wapniaku. Bo Wapniak występuje u mnie czasami epizodycznie, w fajnych rolach. I u niego jest tak, że w momencie, gdy się zapala kamera taka, która stoi twarzą kamera, to on się kompletnie blokuje. On nagle po prostu zaczyna świrować, tak przeaktarza to wszystko. To jest sztuczne i powiedzmy średnio fajne. Ale Martin, czy to jest szczere, to co mówisz? Czy to jest teraz udawane, czy szczere? Szczere. On prosił mnie nawet, żebym to powiedział. To jest generalnie, ja jestem jego PR-owcem od dzisiaj. On a on będzie mówił, czy nie będzie mówił? Za chwilę powiem. Tylko ja dokończę jeszcze zdanie. Chodzi generalnie o to, że w momencie, gdy on tą kamerę ma świadomość, że ona gdzieś jest, ale jest ukryta, to leci fajne flow i wtedy jest takim fajnym Wapniakiem. I pamiętajcie, że Wapniak się zmienia i Wapniak teraz będzie robił kanał Man Up i generalnie wszystkie sprawdzi mężczyzna, a nie prankstera. No powiedz Wapniak, troszkę więcej o twoim nowym kanale. Najgorszy PR w historii świata. Najgorszy PR w historii świata. Ktoś powiedział, że będę teraz robił program o tym, jak staje się mężczyzną. Ale nie tylko, nie tylko. Dalej przecież robię żart jak najbardziej. Tylko, że chodzi bardziej ci o zmianę tych żartów, poziom wyżej. Tak, znaczy Wapniak myśli, że jego żarty są teraz śmieszniejsze, fajniejsze, inteligentniejsze. A czy tak jest, stwierdźcie sami. O, ale chamsko poleciał. Dobra, Ravgor. Nie chcesz nic dodać? Nic, dziękuję. Więc tak, moim zdaniem jeszcze ważne jest to, do czego się bardziej przyzwyczaisz, bo my z Maćkiem, jako że robimy wkręty na mieście i nie widzimy tej kamery, to bardziej się przyzwyczailiśmy do tego po prostu, że podchodzimy do ludzi i w tym nam jest łatwiej. Natomiast przed kamerą tak bezpośrednio nie mamy za dużo doświadczenia i dlatego nie jest to dla nas takie bardziej naturalne. Czyli ale myślę, że to wszystko jest, się przyzwyczaić. To jest trochę tak, że kiedy jakby kamery nie było i nawet nie o to chodzi, czy ona jest ukryta,
tylko nikt tego nie widzi, to to jest okej. Okay. Co robicie? Bo to jest tylko takie zamknięte, no nie? Że jeżeli zrobię jakiś prank, nikt go nie widzi, on jest trochę śmieszniejszy przez to, że nie jest uchwycony na kamerze. Może coś w tym jest. Ale to jest dobre pytanie. Czy robiliście pranki bez kamery? No właśnie. Tak na kiedykolwiek? No tak, no powiem ci, że czasem jak idziemy sobie ze znajomymi, no to fajnie tam zrobić jakiegoś pranka nagle. Na przykład jak się drzwi blokują przed galerią u nas w Katowicach, to zawsze coś tam śmiesznego poleci. I nie żałujecie, że nie było wtedy kamery? No nie mam wtedy tej kamery. Ale nie żałujecie, że nie było? Nie słyszycie, bo jest... A, żałujecie. Ja bym bardzo prosił osobę, która lata kwadrokopterem o oddalenie się troszeczkę od sceny, bo bzyczy jak wiatrak. I troszeczkę uniemożliwia komunikację z interlokutorami. Czy nie żałujecie w momencie, kiedy nie było kamery do tych fajnych pranków, że by było super? No, tam kilku może, ale zwykle jak już mamy kamerę, to robimy więcej tych rzeczy i dlatego głównie wszystko, te najciekawsze rzeczy są uchwycone na kamerze, także nie ma. Czyli nie ma problemu. Chcę się wtrącić. Przepraszam, tylko się wtrącić. Jeszcze Saddam poszedł. Dobrze, Saddam, proszę. Ja dokładnie tak jest, kamera na pewno mobilizuje i czasem tak się zdarza, że gdy jej nie ma, to brakuje mi takiej możliwości podzielenia się z tym, z kimś innym. Po prostu pokazania tego, jak to było. Ale wtedy mam na to inną metodę, po prostu. Martin, masz strasznie małą siłę przebicia, naprawdę, to jest niesamowite. Opowiadam to w jednej z moich... historii. Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że najgorsze jest to, gdy czasami przychodzi ktoś z naszych widzów do nas, tak prywatnie, i on zna nas jako żartowników, pranksterów i wiesz, oni myślą, o zaraz mi zrobisz kawał, ha, 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 a to tak wcale nie jest, nie? Bo my jesteśmy na co dzień smutnymi ludźmi tak naprawdę. No prawda, Martin jest bardzo spokojny. Ja jestem spokojny, on, smutny. Martin kiedyś przyszedł do mnie pewnego dnia do domu, wieczorem, bo chcieliśmy pograć na konsoli. Ja w ogóle nie zauważyłem, a on został i był przez tydzień w mieszkaniu, bo nikt go nie usłyszał, że on chciał wyjść. A jadł? Tak, tak było, przysięgam. Jadł tydzień coś? Leżał. Nie jadł, bo nie jadł. On po prostu leżał koło PlayStation, taki skulony. Ja powiem, wiesz, sprzątam w sobotę przed niedzielą, wiadomo, kościół, sprzątanie. Sprzątam i patrzę do Martin, co ty robisz? No bo nie wiedziałem, czy mogę wyjść. Jest tak spokojny, przysięgam. Ale jest to prawda, przecież mówi się, że komicy to najsmutniejsi ludzie na świecie. Macie tak? Tak, ja tak mam. Nie macie tak. Bo jasne, że często słyszymy, że ja taki jestem w prawdziwym życiu, ja jestem taki śmieszek, przed kamerą też jestem śmieszek. Ale jest też grupka ludzi, którzy nie są śmieszkami w prawdziwym życiu. Ty rozumiem, jesteś, bo powiedziałeś, że tak. Bartku? Jestem guburem. Guburem jesteś. Niestety. Nie wstydzisz się tego? Nie, to jest świadomy wybór. Nie, żartuję oczywiście. To jest ale generalnie. Ale generalnie... Wapniak? Śmieszek, zdecydowanie. Śmieszek? Zdecydowanie. Rafgor? Ja raczej nie, ale czasem mi się zdarzy. Okej. Okay. Czyli to przełamanie strachu, tak? Jakby to jest główny cel pranków. Dla was samych, czy żeby się zmierzyć z czymś? Ja mam chyba największe doświadczenie w tym, ponieważ mój kanał pośrednio był po to, żeby pokonać właśnie swoją nieśmiałość. Mam nadzieję, że mi się to udało. Teraz robię to o tak. Już nie czuję tego strachu przed wkręcaniem kogoś, robienie żartów. Także jest git, jest w porządku. Zoom in do Martina. Martin, tak. Ale Martin, czy ty chcesz tu być? Takie pytanie, szczere. Nie, tak, nie, bardzo mi się to podoba. Tym bardzo bardziej, ci podoba. Tylko ja zawsze uważałem, że Wapniak jest śmieszniejszy prywatnie. Jego produkcje też są okej, bardzo je lubię, ale mówię, gdybyście widzieli, poznali prywatnie tego człowieka, ja go poznałem blisko, na przykład na Islandii, bardzo blisko, nie chcecie wiedzieć, jak blisko, było naprawdę jak blisko. Jak blisko? Wapniak, przepraszam, miałem nie mówić, ale niestety. No i generalnie on jest naprawdę zabawnym człowiekiem, że jeżeli pójdziecie z nim na piwo albo cokolwiek innego, piwa nie reklamujemy, pójdziemy z nim na sok, to naprawdę możemy się z nim niesamowicie bawić i jest naprawdę zabawny, a ja na przykład nie jestem zabawny. Prawdziwie. Jesteś bardzo zabawny. Jesteś super, super śmieszny. Jakby nagrać i puścić dwa razy szybciej, to jest mega. Tak. O Jezu, tak ja bym miał głos, jak teraz. Karol, jak często słyszymy, że fajnie jesteście śmieszni, ale nie tak jak Martin, super śmieszny. Martin, ja to bardzo często. Mama mi tak powiedziała. No, mama dzwoni do mnie, fajny ten odcinek nowy, ale no Martin robi to lepiej. I mama kiedyś powiedziała, jesteś ładny, jesteś Karol, ale nie tak jak Kotarski. No. Tak jak powiedziała. I ale fajny, myślałem, że też nie masz tyle. Słuchajcie, te pytanie bardzo ważne. Sylwester jakby tutaj też siedział, to idealnie by się nadawał do tej konfiguracji. Nie stać było nas na Sylwestra. Wiem, że nie, nas też nie. Czy znacie sytuację, nie mówię o was, ale czy znacie sytuację podrzucania czy podkładania ludzi do filmików, żeby one wyglądały tak, jak sobie je wymyśliliście? Bo załóżmy, że jest sytuacja, którą sobie wymyślacie, reżyserujecie. Czy wy tak robicie, jeżeli chcecie o tym mówić?
ewentualnie czy to się zdarza w Polsce. Proszę zbliżenie na rękę, sekunda. To jest najgorszy, tylko chcę na sekundę, przepraszam, że przerywam, chciałem zbliżenie na rękę. Zawsze jak robiłem sądy uliczne, to jest najgorszy problem, bo człowiek po sądzie chce się ze mną żegnać, a moja ręka jest po prostu mokra, jakbym był spoconym, wielkim, dużym facetem, chciałem powiedzieć, nie obrażać. I naprawdę to jest problem i oni nie rozumieją, jak daje żółwia, to myślą, że to jest jakiś nie tak. To nie jest, po prostu spocona ręka. Czyli teraz przeszły temat na jego spoconą rękę. Nie, wracam. Bo totalnie nikogo to nie obchodzi, że ci się pocą łapy. Mydło. Albo taki żel antybakteryjny, który sam wysyka. To jest też fajna rzecz. Wracając do tematu, podkładanie ludzi, ustawianie ludzi, no to już nie jest to samo. Ja wiem, że często zagraniczne kanały tak robią, żeby podbić sobie oglądalność. Ja tego nie chcę robić, ponieważ moim celem nie będzie za kilka lat już robienie pranku, tylko uczenie na przykład kogoś, jak przełamywać swój strach i zwiększać pewność siebie. Jak się robi pranki i ja muszę to robić na prawdziwych ludziach. Takie szkolenie by było, że na przykład zrób mamie pranka, Maciej Bambiński. Nie, pierwsze szkolenie by było przyjść na event, jak ten pan za wami w żółtym kożuchu. On jest totalnie ma gdzieś, co wszyscy ludzie myślicie o nim. Totalnie ma gdzieś. Na pewno jest mega pewny siebie. To by było nawet teraz. Tak, ale czy to nie jest też tak, i to też jest pytanie do wszystkich, czy to nie jest też tak, że po prostu zawsze będzie widać, jeżeli ktoś będzie podstawiony, choćby nie wiadomo jak dobrze grał, to po prostu będzie. Ale nie wszyscy to zauważą, 95% ludzi nie zauważy, a tylko tacy bardziej... mądrzejsi, inteligentni. Może nie mądrzejsi, inteligentni, bo to jakby wynika z prawej doświadczenia, z wiedzy tego, jak wygląda coś podstawiane. To ci zauważą. Najlepsze jest to, że czasami jak jest coś niepodstawiane, to wszyscy mówią, to jest podstawiane, bo po prostu ludzie nie wyobrażają sobie, że taka reakcja może być, a nie jest podstawiana. Już nie mówię dzisiaj. Sadam. Ja się z tym zgadzam. Bardzo często tak jest, że ludzie myślą, że film był ustawiony i to myślę, że jest chyba duży plus wtedy. Dlaczego? Że taki jaki komplement, tak? Że wyszło tak bardzo nieprzewidywalnie. Znaczy ja powiem jeszcze tak, że u mnie się kilka razy zdarzyło, że tak sobie pomyślałem, że gdybym nie uczestniczył w tym zdarzeniu, to bym pomyślał, że to było na 100% postawione, ale tak też może być, kiedy dana osoba na przykład zauważy ukrytą kamerę i wtedy już sobie pomyśli, o tutaj coś jest ustawione, więc sobie porobię jaja. A jeszcze wracając do tego, czy podstawiać, czy nie, to ja nigdy żadnej osoby nie podstawiałem, ale tak myślę, że może jeśli będę miał jakiś mega dobry pomysł, to zrobię to z podstawionymi osobami, żeby nie zrobić czegoś takiego, że ktoś może dostać zawału serca, czy coś takiego, ale wtedy w opisie... zawał serca, wiemy do czego pijesz. Ja nie wiem. A ja wiem. Ale wtedy w opisie piszę, że wszystko było ustawione i myślę, że to jest fair wtedy. No właśnie. To już nie jest prank. Wtedy nie jest prank, ale ludzie tego też chcą. Całą otoczkę pranku, bo prank jest żart, tak? Od początku do końca, a nie coś podstawiane. No właśnie, czy jest coś złego w prankach ustawianych, tak w ogóle waszym zdaniem? To jest prank. To nie są pranki? To są filmy mające wywołać daną emocję. Wiesz co, może to wynika z jeszcze takich starych filmików, które w telewizji puszczano, te takie ustawiane pranki, które wszyscy znają, że ktoś wyskakuje z kulek i to się oglądało wtedy. Bo jebacz tam, oni tego nie znają. Niby nie znają. Tak, przepraszam, no to dobra, wyobraźmy sobie, że macie tutaj kilka osób, które chciałyby zacząć, ale ich największym problemem jest strach przed reakcją ludzi, których będą wkręcać. Czyli chcą robić, dadzą sobie radę przed kamerą, zrobią ten prank, ale nie robią go, bo boją się reakcji ludzi typu ty gówniarzu, czemu robisz takie rzeczy, jakby, po co to robisz? Jakie macie sposoby na radzenie sobie z ludźmi, którzy nie do końca skumali, że to jest it's a prank, bro? To zależy, jaką chcesz reakcję wywołać u tego człowieka. Jeśli ma to być reakcja pozytywna, ma się uśmiechnąć, to tak zazwyczaj będzie. Nie rozpraszaj uwagi widzów, robiąc zabawę z kamerą. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce coś... Karol, rozpraszasz ludzi. Przepraszam bardzo. Już jestem. Prank, kogoś po prostu wkręcić, podejść do dziewczyny, której nie zna, to powinien to zrobić jak najszybciej. Im dłużej czeka, tym będzie gorzej. A jak się tak patrzysz na mnie, mam podejść? Tak. No właśnie, patrzycie na ludzi i wyczuwacie mniej więcej z daleka, że ta osoba ma dystans do siebie i można na nim zrobić prank, czy nie? Tak. Ja myślę, że tak jest, że nie podchodzimy do, przynajmniej ja, nie podchodzę do wszystkich ludzi. Po prostu widzę, szybko, w ciągu 5 sekund oceniam, co się może wydarzyć, czy może być ciekawie i wtedy podchodzę. Wiem też, czasem widzę, że ktoś
prostu ma jakiś, nie wiem, zły dzień, jest bardzo zajęty, ale też czasem warto do takiej osoby podejść, bo może wyjść coś ciekawego. Ja mam troszeczkę inne zdanie, bo w moich doświadczeniach wyszło, że ludzie, którzy kompletnie są zwykli, wyglądają jak na zwykłych, przeciętnych ludzi, robią takie reakcje, których no, reżyser mnie. To jest moje zdanie. Ja nie, jak wiecie, nie robię pranków, ale chciałem powiedzieć o takiej kiedyś reakcji, że generalnie od pewnej sytuacji boję się emerytów, bo po prostu kiedyś podszedłem, łagodnie zapytać po prostu, czy mogę zadać pytanie. I od razu koleś z kulą zaczął mnie po prostu nawalać i mówił, że jestem... Ja myślę, że zasłużyłeś. Naprawdę, bo wyglądasz jak... Tak, wyglądasz na złodzieja. Wyglądasz jak z TVN-u, stary, no. W tym sweterku. Tak. Od razu widać było, że chodzi o tęczę. To lewa bije od ciebie, no jasne. Było oczywiste. I zaraz nie podchodzę do starszych ludzi i staram się podchodzić do ładnych, atrakcyjnych kobiet, jeżeli robię sondy, bo ludzie też lubią to oglądać. W sensie... Co na to Laura? To dziewczyna Martina. Ona szczęście jest na studiach, więc mam nadzieję, że nie słyszy tego. Ja traktuję to zawodowo. To jest zawodowo. Oczywiście, to jest zawodowo. To jest innej beczki trochę chciałem zapytać. Bo pranki, wydaje mi się, w Polsce głównie są obciążone czymś takim, taką może... Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale taką trochę negatywną emocją. Bo na przykład znam filmy z USA, które są robione na zasadzie... ale też Amerykanów z USA, które są robione na zasadzie pozytywnych pranków, czyli ktoś wyskakuje, mówi coś, kocham cię, albo ożeń się ze mną, to też jest prank, prawda? A wydaje mi się, że polski jakby rynek bardziej jest na dnie? Okej. W takim razie tutaj się zgadzam z takim ogólnym pojmowaniem, co to jest prank. Mhm. Według mnie prank to nie jest śmieszny filmik. Okej. Ja też nie zawsze robię pranki. Najczęściej tak, staram się to robić. Ale czasem też pokazuję po prostu śmieszny film, śmieszny obrazek, to jest jakiś gag, według mnie to nie jest prank. Okay. Prankiem według mnie jest tylko wkręcenie kogoś naprawdę. Po prostu ten człowiek musi uwierzyć, że to się dzieje poważnie, że to, co do niego mówię, to chcę mu przekazać. Czy pozytywnie, czy negatywnie, prawda? Tak. Bo różne mogą być pranki. W jednym się gość wywala, a w drugim mówisz, może go kochasz. Jeśli się wywala, to nie kochasz. Więc... Ja już wiem, że to nie jest prank. To na pewno nie jest prank. Dla mnie to jest po prostu śmieszny filmik. Okej. Okay. Załóżmy, tak, jeszcze, Wapniak. A ja w ogóle nie lubię słowa prank, wolałbym dowcip, żart, psikus. Ale nie jest to, nie jest to. Psikus! Ale nie jest to. Nie, bo słuchajcie, no bo... Wapniak widział psikus. Słowo amerykańskie. Psikus. Mamy polskie słowa, polskie fajne. No właśnie, ale jest to dosłowne tłumaczenie ze słownika, jakby nie było. Dowcip, psikus. Psikus z pająkiem. Ale psikus jest super. Pająk. Psikus z pająkiem. Jest genialny. Jest pająk, psikus. Ale czekajcie, Śmiechawa TV przecież ma wideo dowcip. Oni każdy swój film opisują jako wideo dowcip. Ja myślę, że nasze odcinki powinny być jako wideo. Poważnie się robić, już mi mówił za kulisami. Ła. Będą wideodramaty. Ludzie oglądają wasze pranki. Wideo dowcipy tak zwane. I te pranki trwają powiedzmy około 5 minut. Ile z tego tak naprawdę trwa nagrywanie, bo czy to jest cały dzień, a wybieracie z tego najlepszy jeden tam czy dwa pranki i dajecie to finalnie, czy to jednak zdarza się tak, że 20 minut nagrania to 20 minut pranka? No ostatnio z Maćkiem nagraliśmy Familiadę chyba 30 minut. Zrobiliśmy jeszcze jeden film, który jest jeszcze niezmontowany i jeszcze chyba Sonda jakoś była. Ciekawe, dwa filmy? Chyba rekord zrobiliśmy 5-3 filmy w jeden dzień. No dokładnie, także, ale są też takie wkręty, które na przykład, znaczy filmy, które nagrywam cały rok. W sensie, że na przykład jestem gdzieś nad morzem, to nagram jedną scenę, jestem w